moich rękach spoczywają losy całej ludzkości. Zdobycie najwyższej nagrody jest naszą jedyną szansą na przetrwanie inwazji Krogów. Ale wielki finał naraża drużynę na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Dotyczy to również mojej córki Ewy, którą wszyscy znają jako Molly. Nawet potężny Sul padł ofiarą diabolicznego spisku. Jak to się skończy? Oban, Star Racers. Groźny jak O. Trudno uwierzyć, że Sula już nie ma. Stan i Koji mówią, że zaginął w magnetycznej burzy. Bardzo rzadkie zjawisko. Każdego może to spotkać. Nie był moim przyjacielem. Ale był najpotężniejszym pilotem na Obanie. Dużo lepszym niż my wszyscy. Na pewno jeszcze o nim usłyszymy. Molly? Ej, co ty? Nie gniewaj się, ale chyba powinnaś już iść. W porządku, Molly. Przyda ci się odpoczynek. To była ciężka noc. Dzień dobry. A? Dzień dobry. Nie odchodź, zimno mi. Gadaliśmy przez całą noc i po prostu zasnęliśmy. Zostaw nas samych, Jordan. Chcę porozmawiać z Molly na osobności, zgoda? No jasne, pójdę wyczyścić broń. O, tak, muszę to zrobić. W tych zawodach nie chodzi już tylko o wyścig. Mamy do czynienia z siłami zła. Siłami potężniejszymi niż my wszyscy. Chodzi o Sula? Nie mam dowodów, ale cokolwiek lub ktokolwiek go zabrał, ma moc wykraczającą poza nasze poznanie. Niebezpieczną moc. Nie rozumiem. Chodzi mi o to, że nie pozwolę, żebyś narażała swoje życie w tym wyścigu. Nawet dla najwyższej nagrody. Ale ja... Ewo. A? Ja wiem, że jesteś moją córką. Ej, Molly! Co się stało? Stój! Don Way znów jej nagadał. Mówiłem ci, Koji. On jest kompletnie bez serca. Ewa? Tutaj jestem.
tak dawna wyobrażałam sobie tę chwilę. Rzucam ci się na szyję, ty mnie przytulasz i wszystkie te lata zostają wybaczone. Ale teraz tak naprawdę nic nie czuję. Jest tyle rzeczy, za które masz prawo mnie nienawidzić. Chciałbym ci wytłumaczyć, co się naprawdę stało. Słucham. Po tragicznym wypadku twojej matki ja... zupełnie się wtedy załamałem. Mój świat legł w gruzach. Maja była miłością mojego życia. Była wspaniałym pilotem. Namawiałem ją do uczestnictwa w pierwszych międzyplanetarnych mistrzostwach. W ciągu kilku lat stała się legendą. Pierwszym w historii pilotem, który zdobył wszystkie trzy tytuły ligi. Ten wyścig miał być ukoronowaniem jej kariery. Maja była po prostu najlepsza. Jak zwykle z łatwością doszła do finału. Zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa, jakie jej groziło. Na tym polegał jej urok. Ale ten wyścig miał być inny. Przeczuwałem to. Drugim finalistą był Kosmita, jedna z tych dziwnych, polimorficznych istot, Fils. Spirit. Uważano go za wyjątkowo agresywnego pilota. Obawiałem się tego wyścigu. Czułem, że stanie się coś złego. Oczywiście nie chciała mnie słuchać. Dopóki możemy latać, wciąż mamy szansę. Nie powstrzymałem jej. Już lecę, tatusiu! Och, nic nie widzę! Dobrze, Ewo. Wskakuj na barana. Tak lepiej? Byłem i nadal jestem niebezpieczny dla tych, których kocham. Nie mogłem mieć cię blisko siebie. Nie mogłem ryzykować także twojego bezpieczeństwa. Przypominałaś mi Maję. Wiedziałem, co muszę zrobić. Tu mamy, nasza mała Ewa. Jak się miewasz, skarbie? Witaj w szkole z internatem Sterna, moja droga. Tatusiu! Proszę jechać. To by
była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Ale zrobiłem to dla ciebie, Ewo. Dlaczego nigdy nie zadzwoniłeś? Ja... Dlaczego nigdy nie napisałeś? Dlaczego nigdy mnie nie odwiedziłeś? Mów! Po prostu nie mogłem. Przestałem być sobą. Byłem człowiekiem bez imienia, bez przeszłości. Stałem się cieniem samego siebie. Ale kilka lat później ten cień stworzył wspaniałą drużynę, najlepszą na Ziemi. Myślałeś, że nie wiedziałam? Fantastyczne zwycięstwo, Donway. Jak wyjaśnisz swój sukces? Członkowie mojej drużyny ufają sobie i szanują się. Jesteśmy dla siebie jak rodzina. Wszyscy wiedzieli! Dlaczego się ze mną nie skontaktowałeś? Przepraszam. Nie mogłem spojrzeć ci w oczy. Przecież to ja zabiłem twoją matkę i zniszczyłem naszą rodzinę. Tak często widziałam twoją twarz w czasopismach. Wmawiałam sobie, że nie masz czasu mnie odwiedzić. Byłam z ciebie taka dumna. Wbiłam sobie do głowy, że zostanę pilotem. I jak idiotka czekałam, aż nagle spadniesz z nieba bez uprzedzenia. Sierotą. I wiesz, co ci powiem? Miały rację! Naprawdę mi przykro, Ewo. Kogo ty chcesz oszukać? Przecież kiedy w końcu uciekłam ze szkoły i odnalazłam cię, nawet mnie nie poznałeś! Kim jesteś? Ja? Jestem... Jestem... Wykrztuś to wreszcie! Ja... Marnujesz mój czas! Jestem Molly! Jak mogłem nie zauważyć? Wypruwałam sobie dla ciebie żyły w 17 wyścigach, zanim się zorientowałeś. Nic dziwnego, dla ciebie nie żyłam! Nie istniałam! O czym oni tak długo gadają? Zaraz zacznie się wyścig. Znów robię jej wykład. Nikt nie jest wystarczająco dobry dla tego cyborga. Biedna Molly. Muszę lecieć. Nadal chcesz się ścigać? Jak nigdy dotąd. Nie mam prawa cię powstrzymywać. Ale proszę, przemyśl to. Nie zniósłbym, gdybym znów cię stracił. Chłopaki, coś słyszałem. Na co czekacie? Przed nami wyścig! Na stanowiska! Tak jest! Muszę zdobyć najwyższą nagrodę. Dla ciebie, dla mamy i dla siebie. Tylko dzięki niej wreszcie przestaniemy cierpieć. Systemy aktywne. Znowu będziemy razem. Tak jak kiedyś. Thank you.
się dzieje? To wygląda jak jakiś kanion. Bardzo głęboki kanion. Głęboki? On chyba nie ma dna. Daj reaktory na pełną moc, dopóki nie sprawdzimy, co tam jest. Musisz jak najdłużej utrzymywać wysoki pułap. Tak jest. Parabola lotu 10%. Bardzo dobrze. Lecisz prosto do kolejnej bramy. Obyś miał rację, Koji. Jesteś trzecia. Jeszcze dwie bramy. Słyszałaś to, Molly? Prawdziwi z nas mistrzowie. Przestań się wreszcie wiercić. Przed przeznaczeniem nie uciekniesz. Straciliśmy łączność. Molly, wymyśl coś! Robię, co mogę! Więc to była tylko mrzonka. Już nigdy nie będziemy razem. Bez odpowiedzi. Nie mamy kontaktu. Niech się pan nie martwi. To już się zdarzało. Na pewno im nic nie jest. Zaraz ich namierzymy. Nie, nie uda się. Przeczuwałem to. Zabiłem swoją żonę. A teraz zabiłem jedyne dziecko. Zgłoście się! Słyszycie mnie? To bez sensu, Koji. Oni ci już nie odpowiedzą. Nie, to niemożliwe. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie JetX Studio Europa.
Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Marek Włodarczyk, Leszek Zdunik, Karol Wróblewski, Aleksander Mikołajczak, Robert Tondera, Wojciech Solarz i inni.